Proszę Państwa, jesteśmy cały czas w Rechodówkach, tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, tereny doktor Sumińskiej. Ona opiekuje się psami, ona opiekuje się kotami. Niestety, bardzo dużo tego, mówią, że pytło, śpi na ławkach wzdłuż ulicy Marszałkowskiej i nikt się nimi nie opiekuje. Także bardziej zwierzętami, jak czym innym. Warszawa, Pałac Kultury Stalina i Lenina, a ten Stalin to prawdopodobnie matkę swoją zamordował.